Chcę pokazać w tym filmie szablon do murowania pustaków Termoton Owczary. Tak oto wygląda szablon. Już trochę brudny, bo używany. Leciutki. Jest to taka blaszka, ale solidna. Tu jest napis Termoton, trochę zalany. Pokażę, jak się tym robi. Można sobie oczywiście taki szablon z desek zrobić, ale no dźwigać z deski, przesuwać, a to zobaczcie, to jest leciutkie. Ja to robię tak, że ładuję sobie tu zaprawę, podnoszę, przekładam dalej, trzy pustaczki wchodzą i robimy dalej. Od razu mówię, tu nie mam sznurka, bo to jest ostatnia warstwa, tam mam szalunek, także nie mogę założyć. Już pokazuję, jak to działa. Taki szablon można sobie kupić w składzie budowlanym, jak zaproponują coś takiego, i ładujemy. Tu można ładować większą taką kielnią. Można to, o, można to równać, ale nie trzeba. Pokażę, jak jest wyrównane, jaka wychodzi spoina. Od razu mówię, że ten, że jak słońce świeci, jest gorąco, to ten szablon tak się sprawdza po części, bo trochę za szybko ta zaprawa wysycha. I zobaczcie, zdejmuję, zostaje zaprawa, jest szczelina, żeby było trochę cieplej. Mam w następnym miejscu, lecimy z pustaczkami. Tak, nie tak, tak. Dobra, kładziemy jeden pustaczek. Drugi pustaczek. Trzeci pustaczek. Jak ktoś nigdy nie murował, to tak dla początkującego, to jest no dobra rzecz. Ja nigdy nie murowałem i muszę wam powiedzieć, że sprawdziło się to na początku, aż do tego, jak przyszły upały i trochę mi za szybko to zaczęło wysychać ta zaprawa. Można tej zaprawy ładować więcej. Tu akurat pokazałem, jak jest, jak da się cienko. Dobra. Git. No i zobaczcie, jaka jest fina. Coś takiego. Nie wypływa jakoś, że trzeba zbierać. Z drugiej strony to samo. Także jak za kwotę tam stówkę, to polecam. A po budowie zawsze można to sprzedać. Muszę przejechać rusztowanie. No, mam nadzieję, że rozświetliło to niektórym, czy kupić taki szablon, czy nie kupić. Także dzięki, pozdrawiam.